to jest sama topka, można powiedzieć. Artyści, którzy albo zostali przez nas zaproszeni, albo osoby, które musiały przejść selekcję. Nagroda jest za Best of Show, czyli za najlepszy tatuaż wykonany podczas konwentu. Biorą w tym udział osoby, które tatuują jeden dzień, dwa dni. Wybieramy najlepszy tatuaż z najlepszych, no i zwycięzca wyjedzie nowym autem prosto z salonu. Stawiamy mocno na tatuaż, ale jaki wyraz tego jako sztukę. Przede wszystkim promujemy oprócz samego tatuażu inne formy sztuki. Chcemy postawić na to, żeby w końcu ludzie zobaczyli, że to nie jest nic złego, ale w dzisiejszych czasach daje dużo, dużo artyzmu. Zmienia się styl tatuażu, powstają też nowe style, zostają te stare, one są też ulepszane. Tak patrząc, jak teraz ja tatuuję, to coraz częściej wpadają do mnie ludzie na czarne tatuaże niż kolorowe. Ja gdzieś tam bardziej specjalizuję się w kolorach. Ale widzę, że coraz częściej na przykład klienci sobie robią te czarne tatuaże. Ja na przykład osobiście jestem taki, że oddaję się po prostu artyście. I na przykład jeśli podoba mi się jego styl, to zazwyczaj daję mu wolną rękę i mówię: chłopie, rób co chcesz, ja się tego nie wtrącam, nie? Żebyśmy się wszyscy razem fajnie bawili, nie? Ja zazwyczaj jestem zadowolony. Jak miałem 17 lat, to zrobiłem sobie pierwszy tatuaż. Wzór jakiś nie był szczególny, po prostu chciałem mieć pierwszy, no i wiadomo jak to jest, później się zaczęło. Znaczenie mają takie, że po prostu chcę je mieć i tyle, także... Wzory nie są jakieś szczególnie wybierane. Dziś akurat robimy portrety mojej tatuatorki, także na pewno będzie to mój najlepszy tatuaż dotychczas.